W jednym z ostatnich programów poruszaliśmy kwestię niżu demograficznego. Faktycznie, niż panuje od dłuższego czasu, ale nie oznacza to, że rodzice nie mają problemów ze znalezieniem miejsca w żłobkach lub przedszkolach dla swoich pociech. W niektórych miastach rodzice mają bardzo duży problem z oddaniem dzieci do żłobków lub przedszkoli. Powód jest prosty, brakuje dla nich miejsc. Dr Aleksander Wolski, socjolog, zwraca uwagę, że obecnie mamy zbyt dużą dysproporcję pomiędzy popytem a podażą. Rozróżnijmy parę spraw. Żłobki drogie, jakie żłobki drogie? Bo jeśli mówimy o żłobkach państwowych, to ich cena znowu nie jest aż tak oszałamiająca. Jeśli mówimy o żłobkach prywatnych, to faktycznie ta cena bywa astronomiczna i przekracza to, nawet idąc po kosztach, możliwości przeciętnej rodziny. Tutaj się zgodzę jak najbardziej. Natomiast czemu żłobki są przepełnione? To jest logiczne, po prostu ta usługa jest potrzebna. Problem polega na tym, że tych żłobków po prostu nie ma, a te, które są dostępne jako żłobki, powiedzmy, prywatne, chociaż one też bywają przepełnione bardzo często, one częstokroć są koszmarnie drogie. Żłobki cieszą się bardzo dużą popularnością. Tak jest na przykład w żłobku miejskim w Katowicach. Mimo tego, że placówka posiada aż 10 oddziałów i łącznie ponad 600 miejsc dla dzieci, to i tak jest o wiele więcej chętnych. Lista osób oczekujących na przyjęcie do żłobka, w tej chwili wniosków w systemie elektronicznym, który nam pokazuje dostępność miejsc, tych wniosków mamy zgłoszonych ponad 700. W związku z tym to pokazuje, jak wielką popularnością się żłobki cieszą. Żłobek miejski w Katowicach dysponuje aż 10 oddziałami, w których mamy 619 miejsc, czyli dość dużo. W dodatku powiem tak, że od roku 2007 staramy się, żeby co roku ta liczba miejsc wzrastała, bo w roku 2007 mieliśmy tych miejsc 375, to jest mamy 619, więc ponad 1/3 miejsc w ogóle przybyła, ale jest to niestety liczba miejsc ciągle niewystarczająca. No i wymaga jakichś tam poszerzenia. Jeszcze kilkanaście lat temu bardzo popularne było przekazywanie dzieci dziadkom pod opiekę. Rodzice, udając się do pracy, oddawali swoją pociechę dziadkom, a ci opiekowali się nią do momentu powrotu rodziców. To powodowało zminimalizowanie kosztów, a jak mówią sami dziadkowie, dla nich była to także frajda. Dziadkowie również czują się dowartościowani, mogą spokojnie również spędzać czas z nimi, no być bardziej rzeczywiście i usłużni i pomocni dzieciom, a z drugiej strony i sami utrzymywać się w dobrej kondycji. Mimo wszystko niektórzy i tak decydowali się przekazywać dziecko do żłobka i przedszkola. Rodzice zwracali uwagę, że przebywając w żłobku, dziecko ma kontakt z rówieśnikami, który jest niezbędny w tym wieku. Dziadkowie, jak to dziadkowie, często rozpieszczają swoje wnuki. Dziecko musi być w kontakcie z rówieśnikami, bo wtedy jest, rozwijają się pewne cechy charakteru, współżycia, współpracy, grzeczności, a dziadkowie rozpuszczają swoje wnuki. Rozpieszczają czy nie rozpieszczają, wiemy jedno, dziadkowie zawsze opiekują się swoimi wnukami najlepiej jak tylko potrafią. Dziadkowie w większości pomagają dzieciom, czy powinni, wydaje mi się tak. To jest jakaś taka miłość rodzinna, która się zawiązuje i utrzymuje między dziećmi, wnukami a rodzicami. No więc i jedno i drugie wychodzi chyba na korzyść. I dzieciom, no i dziadkom również. To były inne czasy, dzisiaj są inne, są wspaniałe warunki. Dzieci nawet języków się uczą w przedszkolach i w żłobkach. To tylko zachwalać, żeby tak było i żeby wszyscy z tego korzystali. Z żłobkiem w ogóle nie mieliśmy do czynienia, mamy do czynienia z przedszkolami. I jeden, i drugi chodził do przedszkola. Rzeczywiście bardzo dużo skorzystał. No wiemy, że wychowanie wspaniałe i nauka, i wspólnota, dzieci razem wiele się uczą. No nie mówiąc o tym, że spędzają spokojnie i bezpiecznie czas. Dlaczego więc rodzice nie przekazują swoich dzieci dziadkom pod opiekę? Powód jest prosty. Jak tłumaczy dr Aleksander Wolski, obecnie koszty utrzymania są coraz większe, co odbija się także na dziadkach. Mimo, że przeszli na emeryturę, często muszą dorabiać, aby zapewnić sobie byt. Co za tym idzie, nie mają czasu, aby opiekować się wnukami. Bardzo często, niech pan weźmie pod uwagę, że wiek pracy, jeśli jest tylko taka możliwość, się przedłuża. I tu nie mówię o ustawie, o wieku emerytalnym, tylko ludzie, jeśli mogą, dorabiają. Bo im nie starcza.
To nie jedyny powód, dla którego rodzice nie mogą oddać dzieci dziadkom. W obecnych czasach mamy coraz większą migrację młodych osób. Migracja jest powiązana z poszukiwaniem pracy i często rodziców dzielą od dziadków bardzo duże odległości. Wtedy więc decydują się oddać dzieci do żłobka. Coraz mniej osób ma to zaplecze rodzinne. Ludzie podróżują za pracą, przemieszczają się. Bardzo często, jeśli ci dziadkowie mieszkają 200-300 kilometrów, choćby 100 kilometrów, to zaczyna być duży kłopot. I w tym momencie dochodzimy do najistotniejszego powodu, dla którego rodzice przekazują dzieci do żłobków. Ten powód nie jest chyba tajemnicą dla kogokolwiek. Chodzi o kwestie ekonomiczne. Model, gdzie mąż pracuje i utrzymuje rodzinę, gdy matka opiekuje się dzieckiem i je wychowuje, jest coraz rzadziej spotykany. Koszty utrzymania są coraz wyższe, więc oboje rodziców musi pracować, aby zapewnić byt sobie oraz potomkom. Mój mąż nie był w stanie utrzymać naszej rodziny. Ja musiałam wrócić do pracy po 6 miesiącach urlopu macierzyńskiego. Dzisiaj naprawdę czasy są bardzo dynamiczne i ta dynamika wymusza potężne koszty utrzymania. Jeżeli rzeczywiście jest praca, albo rodzice obawiają się o utratę pracy, to rzeczywiście troszczą się o to, żeby dziecko miało zapewnioną opiekę, żeby mogli pracować oboje, a wtedy trzeba rzeczywiście opieki żłobkowej dla dziecka. Dzisiaj warunki ekonomiczne są takie, jak wiemy, że rodzice muszą pracować, a zatem i żłobek czy przedszkole jest rzeczą nieodzowną i konieczną. Ten problem nie jest jednak znany od dzisiaj. Rodzice zwracają uwagę, że kiedyś, mimo iż koszty utrzymania były mniejsze, to i tak oboje musieli pracować. Ja na przykład pracując, jak urodziła się moja córka, to szukałam różnych pomocy, bo rodzice byli jeszcze na tyle młodzi moi, że po pierwsze w innym mieście, po drugie ojciec pracował, matka miała mojego brata, którym się zajmowała i nie było takich możliwości, żeby mnie pomogła. Więc przychodziły różne dziewczyny, prawie z całej Polski, które szukały pracy i one były tymi opiekunkami, bo żłobków też nie było tyle. Problem oddawania dzieci do żłobków dotyczy głównie małych miast. W dużych miejscowościach rodziców częściej stać na takie rozwiązanie. Duże miasta. Tam, jeśli ktoś ma pracę, to przeważnie go stać na ten żłobek, byle on tylko był. I mówię tu o żłobkach państwowych. Byle on tylko był, to go stać na to. Natomiast drugi świat to jest Polska prowincjonalna i tutaj absolutnie nie mówię, kto jest lepszy, kto jest gorszy, nie o to chodzi. Tylko to jest drugi świat, który rozwija się mniej dynamicznie, który ma mniejsze możliwości rozwojowe i tam faktycznie jest problem finansowy. W mniejszych miastach nie ma też aż tak dużych problemów ze znalezieniem miejsca jak w dużych, choć te pojawiają się przy zapisywaniu dzieci do przedszkola. Jeżeli chodzi o żłobek, akurat Dawid dostał się bez problemu. A o jakich kosztach mówimy, jeżeli rodzice oddają dzieci do żłobka? Te potrafią być naprawdę wysokie. Koszt opłaty stałej i ona w tej chwili w żłobkach katowickich wynosi 150 zł. I do tego jest dzienna stawka żywieniowa. Ta dzienna stawka żywieniowa jest ponoszona tylko za dni faktycznego przebywania dziecka w żłobku, czyli korzystania z posiłków. I ta stawka na dzień dzisiejszy wynosi 5 zł. W Jaworznie takie rozwiązanie kosztuje około 600 zł miesięcznie. I tu wracamy do powodu niżu demograficznego. Młodzi ludzie bardzo często nie decydują się na dzieci ze względów ekonomicznych, a jak na razie na poprawę sytuacji po prostu się nie zanosi.